don't know you, you know me, bitch. What? Diamonds on my neck really make me seasick. Trick at your 10,000, I'm a motherfucking fi- Siemano, ziomale, z tej strony Osama Blanta, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Słuchajcie, wielu z was nie wierzyło w to, że XXXTentacion nie żyje. Pod moimi filmami było właśnie mnóstwo komentarzy typu: co ty, frajerze, pierdolisz, X żyje. Słuchajcie, ja się tymi komentarzami nie przejmowałem wcale, no bo ja mam na takie coś wyjebane. Ale teraz, słuchajcie, mam dla was materiał, który potwierdzi wam, że X na serio nie żyje. Przynajmniej na 99,9%. Słuchajcie, jutro, czyli 27 czerwca, o północy odbędzie się pogrzeb Xa. Ceremonia ostatniego pożegnania, że się tak wyrażę. Na stadionie Florida Panthers o godzinie 12.00, o godzinie 24, przepraszam, czyli o północy. Nie będzie można niestety ani robić zdjęć, ani filmować, także wątpię, żeby jakieś nagrania się znalazły na internecie, no bo będą tego pewnie pilnować skrupulatnie, żeby nikt nie nagrywał. Macie link do całego wydarzenia właśnie w opisie na stronie glamrap.pl. Tam pisze mniej więcej, co się będzie działo. Macie też linki do innych artykułów poniżej, także polecam zobaczyć, bo naprawdę są ciekawe. Mimo że nie są zbyt obszerne, to jednak są ciekawe i warto sobie obejrzeć, jeżeli ktoś nie jest właśnie na czasie, aczkolwiek wątpię. Jest oficjalne zdjęcie właśnie na Instagramie X-a, gdzie jest właśnie zaproszenie na całą ceremonię. Jest napisane właśnie, że 27.2018 na stadionie Florida Panthers o 12.00. Czyli, tu pisze jeszcze więcej, od 12 do 6 rano, czyli będzie niezła impreza, że się tak wyrażę. Słuchajcie, szkoda jak skurwysyn. No ale co? Najbardziej mi szkoda właśnie, że nie będzie wolno nagrywać, bo chęci ją bym zobaczył, jak ta ceremonia będzie wyglądać. Niestety, no nie będzie mi to dane raczej, chyba że ktoś jednak ten przepis złamie i nagra właśnie cały ten pogrzeb. Chętnie bym właśnie zobaczył, no bo wiadomo, no nie jest mi pisane być na tym miejscu, aczkolwiek chętnie bym był, bo tak jak mówiłem we wcześniejszych materiałach, bardzo Xa lubiłem i jeżeli ten pogrzeb by był po prostu bliżej Polski, to na pewno bym się wybrał, aczkolwiek do Ameryki raczej no nie polecę, tym bardziej, że to jest już jutro, a przeczytałem wiadomość dopiero teraz o godzinie 22.30. Także słuchajcie, to by było na tyle. Możecie zostawić subka, lajka, wpadnijcie też do moich kolegów Grubego i Chudego oraz Young Damiana, możecie wpaść też do Trap.pl, do Lucky One, oni też fajne materiały robią na temat właśnie amerykańskiego rapu, zapraszam do nich, obczajcie sobie ich materiały, zostawcie im subka. No i co, bye, gondios.